Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samego siebie, że jesteśmy sługami waszymi ze względu na Jezusa. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, werset 5. Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a siebie samych, że jesteśmy sługami waszymi ze względu na Jezusa. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 5 werset. Wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. List do Rzymian, 7 rozdział, 18 werset. W ciele nie ma nic dobrego. Największą przeszkodą dla działania Ducha Świętego jest w wierzącym jest jego własne ja. Dobre czy złe, ja to wciąż ja. Samoocena, poczucie własnej wartości siebie, poczucie własnej wartości siebie samego, obraz siebie, miłość własna są w najlepszym wypadku zajęciem dla zepsutego starego człowieka. Tego samego starego człowieka, którego Bóg odrzucił i potępił w śmierci Chrystusa. Bóg nie próbuje polepszyć lub ulepszyć człowieka w ciele. Zamiast tego wprowadził innego człowieka, człowieka Chrystusa Jezusa. Jest to trudny temat, którego musimy się nauczyć i zapamiętać. Uczy nas tego drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Dlaczego muszę nauczyć się tego i przyznać, że we mnie, to znaczy w moim ciele, nie mieszka nic dobrego? Trudności i problemy, które sprawiają tyle kłopotów w naszym własnym życiu, w naszych domach i rodzinach oraz w zgromadzeniu, znajdują swoje źródło w naszym ciele. Jeżeli nie nauczymy się ze Słowa Bożego, że ciało nic nie pomaga, to Bóg będzie nas uczył przez nasze własne niepowodzenia. To naprawdę smutne, że musimy się tego uczyć w ten sposób, zamiast poddać się temu, czego uczą nas kartki Słowa Bożego. Jeszcze smutniejsze jest to, że poddając się ciału, zasmucamy Ducha Świętego mieszkającego w nas, a każda nasza porażka czy grzech spowodowały niezgłębione cierpienia Chrystusa na krzyżu. Gdy dowiaduję się, jak bezwartościowe jest ciało we mnie, przestaję zajmować się samym sobą i kieruję wzrok wiary ku Chrystusowi. Tam znajduję obiekt największego zachwytu, tego, w którym Bóg znajduje wieczną radość i zadowolenie. Oto słowa, które warto sobie zapamiętać. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. List do Kolosan, 3 rozdział, 2-3 werset. Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a siebie samych, że jesteśmy sługami waszymi ze względu na Jezusa. Wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. List do Rzymian, 7 rozdział, 18 werset. W ciele nie ma nic dobrego. W ciele nie ma nic dobrego.